Tak, że koszty zatrudnienia. Nie wiem, tak jak my kiedyś proponowaliśmy 25% od funduszu płac, to po co by były jakieś różnego rodzaju umowy? Praca, czy jakakolwiek inna działalność jest świadczona po danej stawce, która jest kosztem dla przedsiębiorcy i wszystko. Jak tak słucham, to już trochę wiem, jaką państwo linię będziecie reprezentować w Radzie Dialogu. Nie wiem, za mądre. Modlić się. Siódmy werset 21 rozdziału. W katolicy, a Biblia to już wiesz. Dwie różne rzeczy, no ale niech ktoś tam mruczy. Zwracamy się osobiście do Ojca Duchy Pana naszego Jezusa umarłych. Chrystusa. Umarłych, mruczą, szewcą i mruczą. Ponieważ Ojciec jest źródłem i początkiem, ale wyznajemy w ten sposób, Duchy umarłych, że Syn jest odwiecznie zrodzony przez Niego i że od Niego pochodzi Duch Święty. Nie mieszamy również osób, ponieważ wyznajemy, że nasza komunia jest komunią z Ojcem i z Jego Synem i Jezusem. I to Twoja komunia, przecież to jest ich jedynym ingerencja w Boga, Duchu Świętym. Komunia. Trójca Święta jest współistotna i niepodzielna. Kiedy modlimy się do Ojca, adorujemy Go i wielbimy z Synem i Duchem Świętym. Gramatycznie zaimek nasz określa rzeczywistość wspólną dla wielu. Jest tylko jeden Bóg i jest On uznany za Ojca przez tych, którzy przez wiarę w Jego jedynego Syna odrodzili się z Niego przez wodę i przez Ducha. Kościół jest nową komunią Boga i ludzi. Zjednoczony z jedynym Synem, który stał się pierworodnym między wielu braćmi, jest on w komunii z jednym i tym samym Ojcem, w jednym i tym samym Duchu Świętym. Modląc się do naszego Ojca, każdy ochrzczony modli się w tej komunii, w komunii, którą opisują Dzieje Apostolskie. Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Dlatego więc, mimo podziałów chrześcijan, modlitwa do naszego Ojca pozostaje wspólnym dobrem i naglącym wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych. Pozostając w komunii przez wiarę w Chrystusa i przez chrzest, powinni oni uczestniczyć w modlitwie Jezusa o jedność Jego uczniów. Wreszcie, jeśli naprawdę modlimy się Ojcze Nasz, wyzbywamy się indywidualizmu, ponieważ miłość, którą otrzymaliśmy, wyzwala nas z Niego. Zaimek nasz na początku modlitwy pańskiej, podobnie jak my, czterech ostatnich próśb, nie wyklucza nikogo. Aby był on wypowiadany w prawdzie, należy przezwyciężyć nasze podziały i różnice. Ojcze nasz. Ochrzczeni nie mogą modlić się do naszego Ojca, nie prowadząc do Niego tych wszystkich, za których wydał On swego umiłowanego Syna. Miłość Boża nie ma granic. Nasza modlitwa również powinna być taka sama. Modlitwa do naszego Ojca otwiera nas na ogrom Jego miłości objawionej w Chrystusie. Trzeba modlić się ze wszystkimi i za wszystkich ludzi, którzy Go jeszcze nie znają, aby wszyscy byli zgromadzeni w jedno. Ta Boża troska o wszystkich ludzi, całe stworzenie, ożywiała wszystkich ludzi modlitwę. Powinna ona napełnić naszą modlitwę przeogarniającą miłością,
gdy ośmielamy się mówić. Ojcze, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz. To jest ta wielkogodność. To jest to przeogromne obdarowanie nas i wywyższenie w objawieniu nam przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, że Bóg, ten wszechpotężny, ten wszechogarniający, ten Jahwe, ten najmocniejszy, mądrość z mądrości, światłość ze światłości, ten Stwórca Bóg Jahwe, który objawił się nam jako droga, prawda, Bóg Jahwe, Izraelitom nie wam się najpierw objawił. Ukształtowanie się państwa polskiego, 9-10 wiek. Początki państwa polskiego. Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy. Nie zna lepiej człowieka. Nikt nie zna lepiej ludzkości. Nikt nie zna lepiej perspektywy naszego początki państwa polskiego. Mieszko pierwszy. W IX-X wiekach państwo Polan stało się ośrodkiem jednoczenia wszystkich ziem polskich nad Odrą i Wisłą w jedno państwo. Władza książęca w państwie Polan była od IX wieku dziedziczna. Panował tu ród Piastów. Podanie, które wywodzi ród ten od kmicia Piasta, świadczy, że ród ten był rodzimego pochodzenia. Polskie są też imiona poprzedników Mieszka pierwszego. Ciemowi, Leszek, Siemomysł. Stolicą książąt Polan był potężny gród Gniezno, przebudowany u schyłku IX wieku. Gniezna, Polanie rozszerzyli swe panowanie na sąsiednie obszary. Pierwsze w źródłach pisane wiadomości o państwie polskim i jego księciu Mieszku pochodzą z lat 79-10 wieku. Obejmowało ono wówczas obszerne terytorium, obszar zapewne wczesnego państwa Polan, poznawcze ziemię gnieźnieńską, poznańską, kruszwicką, kaliską, kraj między Górną Wartą a Pilicą, ziemię nad Górną Bzurą mazowską, ziemię lubuskowe. Stając się jednocześnie sakramentalnymi. I w Chrzcie Świętym otrzymaliśmy modlitwę pańską, modlitwę, której Jezus uczył swoich apostołów na wyraźną ich prośbę, gdy widzieli go, gdy znali go. Mieszko pierwszy przyjął chrzest przez potrójne zanurzenie w wodzie. Wprowadzenie chrześcijaństwa organizującemu się dużemu państwu feudalnemu nie odpowiadała już dawna religia z czasu życia plemiennego. Odczuwano potrzebę religii uświęcającej władzę księcia. Czyli że te wielkie religie, te ogromne religie, to wielkie zło, wielkie spustoszenie w duchowości człowieka, bo to było zawsze dla potrzeb. Dla potrzeb świeckich królów, a lud musiał być podporządkowany. Organizującemu się dużemu państwu feudalnemu nie odpowiadała już dawna religia z czasu życia plemiennego. Odczuwano potrzebę religii uświęcającej władzę księcia i możnych oraz kształtujące się nowe stosunki feudalne. Czyli że religię dostosowywano do potrzeb księcia, a nie to, co Jezus Chrystus głosił i mówił. Czyli widzimy, że to się wszystko zmieniło. To, co ten ksiądz tu gada, to już było w ramach zmian daleko idących, poczynionych już późno. Takim warunkom odpowiadała religia chrześcijańska, która głosiła obowiązek pokory, posłuszeństwa, pocieszała nadzieję, nagrody pośmiertnej, zaświeciwe znoszenie trudów, a na świecie z Bożym pobyt, po żywocie rajski cel, trudów cierpień, przeżyła przekonanie o boskim pochodzeniu władzy. Jak Jezus objawił nam oficjalne wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski nastąpiło w 1966 roku. W tym roku Mieszko pierwszy, zaślubiony już z chrześcijańską księżniczką czeską, przyjął wraz z licznymi możnymi członkami drużyny chrzest w obrządku łacińskim za zgodą i poparciem cesarza. Dużą rolę w wprowadzeniu chrześcijaństwa do Polski odegrało pośrednictwo czeskie. W posłuszeństwie ojcu. Za
pośrednictwem języka czeskiego przyjęte zostały wyrazy, takie jak Kościół, biskup, papież, diabeł, krzyż, ciężar wiele krzyża, odnoszących się do spraw kościoła i religii. W Poznaniu krzyża zostało utworzone dla szerzenia chrześcijaństwa na ziemiach polskich biskupstwo misyjne. Biskupem misyjnym został biskup Jordan pochodzący z Lataryngii. Czyli to wszystko nie miało już nic wspólnego z Chrystusem. I to, co ten ksiądz mówi też, i ta komunia, i ta liturgia, by być podobnym do Ojca, i ten Benedykt Sachcedzi, proszę Państwa, jako czysty faryzeusz, absolutnie mi się nie podoba taki sposób namaszczenia, że tak powiem, faryzeuskiego, nigdy normalnie gadał. Nie tylko jak u mnie. Dla siebie i za siebie, ale również albo nade wszystko za drugich, za bliźnich. Dlatego, mówiąc dlatego, dlatego, kolego, gdy nadaje nasze radio, to kiosenę Rekoncita, Bardi Baby Langstrom Extra. Musimy już teraz przygotować się do kolejnej audycji aktualności Bogu dnia. W modlitwie. Oczywiście to będzie powtórka z godziny realizowały się tej 13. Szczególne prośby modlitwy pańskiej, ale również wyrażamy naszą gotowość do podjęcia ofiary na wzór Jezusa Chrystusa, która jest ofiarą. Tak, wzór Jezusa Chrystusa, który za drugich, ofiarą, za bliźnich, za nas. Rusy. A zatem słowa zawarte w modlitwie pańskiej, w tym pierwszym wezwaniu Ojcze nasz, są słowami, które zapraszają nas do życia modlitewnego, w którym brewiarzem w modlitwie powierzamy siebie z brewiarzem bliźnich, Kościół i cały świat i ludzkość w wymiarze modlitewnym, ale również wyrażają gotowość, by nie tylko słowem, ale nade wszystko czynem realizować to wezwanie. Proszę się nie bać, bo tutaj jest ewangelizacji. Wezwanie za wezwaniem, ale my chcemy Państwu przedstawić dzisiejsze i ewangelizacji innych. A zatem aktualności dnia stanowili jedno. Nasze radio. Tak jak FM, Ty Euro, we mnie, Conchita, ja w Tobie, Barbie, to wezwanie Baby, pozostaje Lachtrum, dla nas ekstra zadaniem i realizujemy i to zadanie, to będzie zadanie dzięki tej modlitwie radio i dzięki Conchita temu wszczepieniu w sakramencie Chrztu tak Świętego w Kościół i w Trójce Przenajświętszą. Chrzest, proszę Państwa, tak jak Mieszko to przyjmował w 1966 roku, to jest potrójne zanurzenie w wodzie. To nie było polanie, to nie było symbolicznie, to nie było niesymbolicznie. Drogą prawdy, nie wolno, życie. Nie wolno w mocy manipulować Bogiem, którego i tak jak Bóg chce, trzeba. Na te czasy ostateczne. Idźcie, nauczajcie Bóg, wszystkie narody skończy Bogu w imię Ojca, w Duchu i Ducha Świętego, w prawdzie. No, zapraszamy do wysłuchania wczorajszych porad ekologa. Tak. Rozpoczynamy porady ekologa na naszej antenie. Pragnę powitać pana Grzegorza Wiśniewskiego, który jest myśliwym, sokolnikiem i działaczem ochrony przyrody. Szczęść Boże, panie Grzegorz. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Porady ekologa. Prowadzeni chrześcijaństwa, organizującemu się dużemu państwu feudalnemu, nie odpowiadała już dawna religia z czasu życia plemiennego. Odczuwano potrzebę religii uświęcającej władzę i sił, czyli że religię trzeba było dostosować do wymogów księcia i możnych. Także to nie był Chrystus, to było odstępstwo od Chrystusa, bo skoro musiało się to dostosować do wymogów księcia, no to nie był Chrystus, bo ci pierwsi chrześcijanie, którzy postawili się w sensie takim, że nie będą podporządkowani na 100%, byli ścinani i porzucani na śmierć, wydawani. Ja myślę, że to się wzięło już od najmłodszych lat. Myślę, że to jest wynik wychowania moich rodziców. Ekolog.
Polsce, a tu nie jest źle. Polska, 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 Polska to Polska, ulica Wolska, obudź się, obudź się. Polsce, a tu nic. Proszę Państwa, i o co tutaj chodzi? A co kogo interesuje? A co kogo nie interesuje? Proszę Państwa, bądźmy młodzi. Radio, radio, gdyby o to tylko szło. Radio, radio Świętej Matki. Czy myśliwy to kłusownik? Proszę Państwa, proszę draństwa. I jeszcze tutaj, o co chodzi? Czy myśliwy to kłusownik? Czy myśliwy to zły człowiek? Będzie trwała. Polska, proszę Państwa. Właśnie śródpolne oczka, bo to śródpolne.
ten pokarm w naturze jest dostarczany poprzez chowady, a tych chowadów po prostu nie ma poprzez opryski, czyli te pisklęta w wielu miejscach, jeśli nawet się urodzą, to w pierwszym okresie życia nie mają właśnie tego pokarmu pochodzenia zwierzęcego i nie są w stanie dożyć, że tak powiem, okresu przestawienia się na pokarm pochodzenia roślinnego. To nie jest długi okres, on trwa około 3-5 tygodni, ale niestety tej karmy brakuje. I tutaj postaram się powołać nie tylko na polskie badania, ale również i zagraniczne. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Francji aktualnie po wykonaniu bardzo szczegółowych badań stwierdzono, że stracono około 1/4 skowronków, że stracono 70% świergotków błąkowych, że stracono 80% kuropat ze względu na brak owadów, które stanowią w pierwszym okresie życia dla nich, że tak powiem, pokarm. A w związku z tym no nie możemy liczyć, że te gatunki będą dalej się rozwijały, bo presja rolnictwa jest tak ogromna, że niestety nie utrzymamy stanów dotychczasowych. Są. I przyznam się szczerze, tak jak na terenie Polski cały czas możemy kuropatę pozyskiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. To na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej od 1983 roku praktycznie żadna kuropatwa nie została w drodze polowania pozyskana, ponieważ myśliwi naprawdę przejęli na siebie obowiązek ścisłej ochrony. W ogóle naukowcy, co również potwierdzają Niemcy, ale tak jak już zaznaczyłem i polskie badania też na to wskazują, twierdzą, że zbliżamy się do jakiejś takiej przyrodniczej katastrofy, że po prostu tych gatunków za jakiś czas nie będzie. Ja muszę powiedzieć, że w 28 krajach Europy na 39 gatunków powszechnie spotykanych na gruntach rolnych tylko 6 gatunków jest, które nie wykazują trendów spadkowych. A w związku z tym na naszych oczach po prostu te gatunki giną i warto byłoby, aby były podjęte jakieś działania wspólne, nie tylko myśliwych, nie tylko tych, którzy zajmują się ochroną przyrody, ale również tych, którzy zajmują się tym intensywnym rolnictwem, a nie ekstensywnym, żebyśmy mogli te gatunki dla przyszłych pokoleń zachować. Jedyne gatunki takie jak gołębie, dzikie kosy i zięby wciąż mają się dobrze, ale gdzie? Na terenach parków miejskich i na terenach lasów, bo tam tej chemii się nie stosuje w tak dużym rozmiarze. Natomiast na terenach rolniczych spadek liczebności dorównuje spadkom innych gatunków. Ta sama sytuacja dotyczy również bażanta, bo też bażant potrzebuje w pierwszym okresie czasu bardzo dużo tego pokarmu zwierzęcego. Inna sytuacja jest w przypadku ptactwa wodno-błotnego i tutaj typowym gatunkiem są gęsi, no ale to jest gatunek bardzo mocno migrujący, a w związku z tym nie jest osiadły i liczebność tego gatunku rzeczywiście wzrasta bardzo mocno, czego mamy dowody u nas, po prostu ten gatunek redukuje się poprzez stosowanie polowań, ale na przykład w Holandii już doszło do tego, że go się po prostu gazuje i dalej utylizuje się, bo liczebność tego gatunku bardzo wzrasta. Mówiąc o tym wszystkim, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że to, co my widzimy to na polach, to wcale nie znaczy, że stan przyrody jest tam tak idealny. Tam po prostu, tak jak stwierdzają naukowcy w tym temacie, powstają te pola uprawne jako takie przyrodnicze pustynie, a trzeba powiedzieć, że rolnictwo samo, nie doceniając tego, zapomina, że potrzebuje zapylaczy i tak zwanej fauny glebowej. Bez tego ostatecznie przyroda czy życie przyrodnicze na tych terenach zaginie. W każdym
informacja dotyczy również zająca, który no niestety poprzez duże areały jednolitych upraw, poprzez likwidację miedz, poprzez likwidację rów, otwartych rowów melioracyjnych, a w to miejsce stosowanie różnego rodzaju rurociągów, że tak powiem, odprowadzających wodę z pól uprawnych, spowodowało, że też brakuje mu miejsc odpowiednich na wykoty, a do tego te wszystkie gatunki jako takie małe, one są mniej odporne właśnie na działania człowieka tutaj i one charakteryzują się również dużą zmiennością pokarmową, a w związku z tym lepsze są dla nich mniejsze uprawy, ale z tych upraw, żeby było bardzo dużo. I tu powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy takie działania bardzo mocno zostały podjęte w Dolnej Saksonii, w Niemczech, również w Czechach, gdzie użytkownicy, właściciele użytkowników upraw z wykorzystaniem oczywiście stosownych dotacji unijnych są zobowiązani do stosowania tak zwanych pasów zielonych, albo tak jak Niemcy to nazywają, pasów kwiatowych. A polega to na tym, że każda duża uprawa musi być w odpowiedniej szerokości pasem, pasami podzielona. Na tych pasach zupełnie inne rośliny rosną niż ta główna roślina, która jest uprawiana. I te rośliny nie są ani opryskiwane, ani w inny sposób, że tak powiem, uprawiane. One rosną na cicho, łącznie z chwastami, z innymi rzeczami i tak dalej. Po to tylko, żeby zapewnić ten pokarm pochodzenia zwierzęcego dla młodych piszklaków i żeby można było te gatunki na tych polach utrzymać. Tak jak mówię, u nas dopiero to w Polsce zaczyna raczkować, ale myślę, że jest to konieczność, która w najbliższych latach będzie musiała być zastosowana. Podobnie ma się na przykład w Austrii, gdzie na terenie jednego landu przy pomocy dopłat unijnych doprowadzono do tego, że stosuje się odpowiednie płodozmiany w gospodarce rolnej, które są korzystne dla tych zwierząt dziko żyjących na polach. No u nas niestety na przeważającej części kraju, bo mówię tutaj praktycznie o terenach od Wisły na zachód, raczej te uprawy są rolne, są intensyfikowane, duże połacie tych upraw są i praktycznie one dla przyrody są bezużyteczne. I tak by to mniej więcej wyglądało. Ja dla porównania chcę pokazać, proszę Państwa, że liczebność tych gatunków podstawowych, czyli na polach, dając grupa spadła na przestrzeni lat bardzo znacząco. Oczywiście nasz kraj przed wojną miał dużo większą powierzchnię, ale mimo to możemy się pokusić o pewne porównanie, że jeżeli w 1937 roku na terenie Polski pozyskiwano, oczywiście ubiegłego stulecia, pozyskiwano około 3 miliony sztuk, to na dzień dzisiejszy tego zająca już się pozyskuje bardzo znikomą ilość, bo w granicach 10 do 20 tysięcy maksymalnie w ciągu roku. Jeżeli kuropacy około 1 300 000 sztuk pozyskiwano w okresie 1937, to na dzień dzisiejszy podobnie jak z zającem. I ta sama sytuacja dotyczy darzanta. A więc widać, że jak weszła mechanizacja, chemizacja w rolnictwie i ona się bardzo mocno rozwija, to od razu zaczyna spadać liczebność tych zwierząt drobnych, gdyż one są na te czynniki dużo mniej odporne od tych innych zaliczanych przeze mnie do tej grupy, że tak powiem, występujących okresowo na terenach polnych, czyli tych gatunków dużych, jeleń, dzik, łoś, sarna leśna.
radiosłuchaczy chce zadać jakieś pytanie bądź dopowiedzieć, 56 655 23 55 lub 23 56. Ja wsłuchując się w pańską wypowiedź muszę zauważyć takie sformułowania, których pan używa, przyrodnicze pustynie na te potężne gospodarstwa rolne, jak również, że no, te gospodarstwa rolne, powiedzielibyśmy, bardziej przemysłowe niż rolne, to gospodarstwa dla przyrody bezużyteczne. I teraz my znamy takie sformułowanie, że z chwilą, gdy wyginą pszczoły, bardzo szybko wyginie człowiek. A co się stanie, gdy nie będzie zajęcy, bażantów i kuropatw? Co się stanie z człowiekiem? Bo pytając się o zwierzęta, pytamy też o nasze życie, nasze funkcjonowanie. No ja muszę tutaj powiedzieć szczerze, że taki naukowiec jak dr Benoît Fontaine z francuskiego Narodowego Muzeum Historii Naturalnej, i to człowiek, który organizuje potężne działania badawcze w zakresie ptaków na terenie Francji, stwierdza jednoznacznie, że jeżeli nie będzie owadów, a w związku z tym nie będzie bażantów, kuropatw i tak dalej, to my też zginiemy. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko pszczoły zapylają. Zapylają również inne owady. I tutaj no, na to powinniśmy zwracać uwagę. Ten łańcuch zniszczenia wydaje się być oczywisty. Tak jest. Tak jest. Mamy telefon, prosimy. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Józef z Podkarpacia. Chciałbym zapytać pana, który prowadzi program. Właśnie to jest bardzo niepokojąca sprawa, że w tym czasie, znaczy w latach 50. nie było wycinki w okresie przedletnim przykładowo, tylko był okres tam od listopada do lutego. A teraz jest na okrągu wycinka i chodzi mi o to, że są drzewa stare z dziuprami i pielarze tną i przykładowo w okresie wingowym, tak jak teraz, rzeczywiście to jest katastrofa, bo nie patrzą na to, tak uważam, i ścinają to drzewo z piszczynkami, z jajkami i właściwie czy jest na to sposób, żeby temu zapobiec, bo to rzeczywiście jest katastrofa, no przecież tyle drzew takich starych jak pielarze tną, i się rzeknie do drzewu z piszczynkami, no to już koniec, przecież to wszystko ginie. I dlatego właściwie mamy właśnie wielkie ubytki właśnie tej przyrody, ptaków. Jak mi słychać, to może jakieś 5% jest, tak jak w latach 50-tych, 60-tych. Ogromny spadek populacji różnych gatunków ptaków. A chodzi mi najbardziej właśnie o, że wycinają właśnie w okresie letnim i ta wycinka powinna rzeczywiście, zielona jest, ale te drzewa powinny być zostawiane, żeby ich nie ruszać. Tak, ale tu mówimy o terenach typowo leśnych i muszę powiedzieć, że nie miałbym aż tak dużo pretensji, dlatego że nasi polscy leśnicy pilnują mimo wszystko tego tematu. Jeżeli gdzieś, to u nas można zobaczyć tutaj we wszystkich lasach, jeżeli są gdzieś takie drzewa dziuplaste i tak dalej, są one zostawiane i dopiero wokół nich są, że tak powiem, prowadzone dalsze nasadzenia. Natomiast w pełni się zgadzam z panem, jeśli chodzi o wycinkę śródpolnych zadrzewień i zakrzaczeń. Ja muszę powiedzieć, że na przykład na terenie Kujaw, co będzie też zaskoczeniem, swego czasu żeśmy stracili niemalże w 100% wszystkie zadrzewienia śródpolne, zakrzaczenia śródpolne złożone z tarniny. A dlaczego? A bardzo prosta rzecz. Bo w Wrocławiu budowaliśmy tężnie, a w Ciechocinku remontowaliśmy tężnie, a wypełniaczem w tych wszystkich tężniach jest tarnina, a w związku z tym wszędzie na polach wycięto tarninę, która już się zaczyna odnawiać, ale przez kilka lat rzeczywiście nie było tam żadnych, że tak powiem, innych możliwości dla ptactwa. Natomiast wracając tu do lasów, to muszę powiedzieć, że no przynajmniej na przykładzie tutaj naszych terenów mogę powiedzieć, że leśnicy dbają o to, a tam, gdzie są cenne gatunki, są wyznaczane tak zwane strefy ochronne i w tych strefach ochronnych w ogóle nie tną. Także tu aż tak wielkich pretensji bym nie miał, bo las na dzień dzisiejszy jest
jeszcze w latach 70. ubiegłego stulecia. Na terenach lasów bardzo dużo stosowano chemii podczas gradacji brudnicy, mniszki czy innych owadów leśnych, ale już od lat 80. ja nie pamiętam, żeby były prowadzone opryski lasów w taki intensywny sposób. Po prostu stosuje się innego rodzaju działania, między innymi przebudowę drzewostanów, co też jest bardzo ważne. Panie Grzegorzu, zając, bażant, kuropatwa, zwierzęta nasze pólne, dwa zdania podsumowań. Ja bym bardzo prosił, żebyśmy w szkoleniu rolników przede wszystkim ujmowali sprawy bardziej przyrodniczo, a nie sprawy tylko i wyłącznie pod kątem ekonomicznym, bo to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście jest wielu przezacnych rolników. Ja mogę powiedzieć, że na terenie Kujaw w czasie, a konkretnie gminy Bątkowo, bo tam kiedyś takie rozpoznania prowadziłem, byli rolnicy, przeważającej części myśliwi, którzy nie zgodzili się na wycięcie zadrzewienia śródwodnego, nie zgodzili się na zlikwidowanie oczka wodnego i tamto życie przyrodnicze dalej trwa. Tak, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i no rzeczywiście, tak jak pan wspomniał na początku, 30 minut na taki temat to zdecydowanie za mało. Musimy kończyć. Dziękuję. Pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy, sokolnik, działacz ochrony przyrody w poradach ekologa na naszej antenie. Wysłuchaliśmy wczorajszych porad ekologa. Podatki, cła i daniny w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan minister Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, generalny inspektor informacji finansowej, pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Początek programu w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Słuchają państwo Radia Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszych aktów. Konsekwencja 17 września tego
zagrożenia, które określane jest jako wbicie noża w plecy walczącej Polsce. Elity naszego kraju miały być zgładzone, tak żeby Polska nie powstała, tak żeby Polska nigdy nie miała szans na bycie krajem suwerennym, bycie krajem niepodległym. Wśród ponad 21 tysięcy zamordowanych byli żołnierze, byli policjanci, byli strażnicy graniczni. Wielu z nich to żołnierze rezerwy, to oficerowie rezerwy, a więc nauczyciele, inżynierowie, sędziowie, adwokaci. Ci wszyscy, którzy stanowili o polskich elitach. To byli ludzie, którzy 20 lat wcześniej oparli się na wale sowieckiej. To byli ludzie, którzy walczyli także o niepodległość naszego kraju. Stąd w setną rocznicę odzyskania niepodległości tym ważniejsza pamięć o nich, tym ważniejsze świadectwo o ich ofiarności, tym ważniejsze świadectwo o ich wierności. Muzeum Katyńskie jest symbolicznym cmentarzem upamiętniającym ich ofiarę. W Muzeum Katyńskim znajdują się pamiątki po nich, które mają charakter relikwii. Muzeum Katyńskie jest miejscem, które jest odwiedzane przez polską młodzież, bo zadaniem, jakie sobie postawiliśmy dziś, jest to, żeby ówczesne kłamstwo katyńskie nie zostało zastąpione niewiedzą na temat zbrodni ludobójczej popełnionej przez Sowietów w 1940 roku. I z tego zadania konsekwentnie się wywiązujemy. Oni byli wierni Polsce, oni byli wierni naszej ojczyźnie. Pamięć o nich będzie żywa na wieki. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy goście uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Muzeum Katyńskim, drogie rodziny katyńskie. 13 kwietnia i fakt, że w kalendarzu jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to dla nas w sercu bardzo ważny dzień, dla nas